Siema. Czy zastanawiasz się, jak zacząć w copywritingu, żeby dojść do sensownych zarobków i nie wypalić się po drodze? Żeby nie skończyć jako jeden z tysięcy frustratów żebrzących o zlecenia? Żeby to klienci przychodzili do Ciebie, a nie żebyś Ty łaził za klientami? I żeby Twoje zarobki nie zależały od tego, czy wyjdzie AI albo inne gówno? Oglądaj dalej. Podcast The Best, czyli Daniel Bawi edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Początek disclaimer. Zakładamy, że Twoja decyzja o wejściu w copywriting, o tym, żeby zacząć zarabiać na pisaniu tekstów, już została podjęta. Jest to decyzja, powiedzmy, ostateczna. Wiesz, z czym się mierzysz, wiesz, w co wchodzisz, wiesz, co będziesz robić i czego się będzie od Ciebie wymagać. Jeżeli jeszcze się wahasz, jeżeli się zastanawiasz, czy copywriting jest dla Ciebie, czy chcesz zarabiać za pisanie tekstów, czy chcesz wejść w copywriting, czy może po prostu chcesz zarabiać zdalnie, w online, to możesz najpierw chcieć obejrzeć odcinek o tym, czy warto w ogóle zostać copywriterem, bo może się okazać, że copywriting po prostu nie jest dla Ciebie. Czy w ogóle chcesz to robić, czy w ogóle lubisz pisać, czy po prostu potrzebujesz desperacko hajsu, to może nie być odcinek dla Ciebie. Obejrzyj odcinek na temat tego, czy warto, w mojej opinii, zostać copywriterem obecnie po wyjściu AI. A teraz zaczynamy. Po pierwsze, żeby dostać zlecenia, musisz iść na stronę taką, nie, 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 u mnie tego nie ma. Po pierwsze, określ punkt wyjścia. Określ, gdzie zaczynasz. Określ to, gdzie teraz jesteś, bo na podstawie tego będziemy mogli określić, gdzie chcesz dojść. Wiele osób popełnia ten błąd, że po prostu wchodzą na pałę, tak jakby skakali na główkę do jeziora, wchodzą w ten copywriting i potem się okazuje, że kurde, to jednak nie jest tak. Ja chcę cię przed tym błędem Uchronić. Najczęściej decyzja o wejściu w copywriting pojawia się w takich sytuacjach, żeby dorobić w liceum, żeby dorobić na studiach, żeby dorobić na etacie, żeby złapać jakiś hajs na macierzyńskim albo na długim zwolnieniu lekarskim, albo po prostu na bezrobociu, gdzie nie masz roboty, nie masz hajsu i czepisz się czegokolwiek. Pierwsze pięć opcji wejścia w copywriting jest spoko. To jest bardzo dobry, naturalny kierunek i praca online, jeżeli tylko lubisz pisać, jeżeli lubisz pisać, to jest dobry kierunek. Ale jeżeli jesteś na bezrobociu, desperacko potrzebujesz hajsu, bo kredyty gonią, bo dzieci trzeba nakarmić, bo czynsze trzeba zapłacić, czy coś, copywriting nie będzie dla ciebie dobrym kierunkiem, bo copywriting, zwłaszcza na freelance, nie płaci od razu. Nie jest tak, że sobie pójdziesz do copywritingu, stwierdzisz, że zostałem, od jutra jestem copywriterem i czekasz na hajs. Nie, nie ma takiego czegoś. Nie ma. Nie ma wypłaty dziesiątego, nie ma czegoś takiego, że przepracujesz miesiąc i ktoś ci pieniądze na konto przyśle. Nie. Ile sobie wywalczysz, tyle masz. Jeśli nic nie wywalczysz, nic nie masz. Więc jeżeli cię ciśnie na siano, po prostu idź do roboty i zawsze będę to powtarzał, bo, bo rynek copywriterski jest pełen desperatów, którzy potrzebowali hajsu i czepią się byle jakiej roboty, za byle jakie pieniądze, u byle jakiego klienta, a potem będą narzekać i potem będą twierdzić, że to copywriting jest do dupy. Nie, nie tędy droga. Dlaczego warto określić punkt wyjścia i dlaczego nikt o tym nie mówi? Nikt nie mówi dlatego, że to nie jest sexy. Nikt nie mówi, jeśli jesteś młodą mamą, to X, a jeśli siedzisz na etacie, to Y. Większość ludzi, którzy, zwłaszcza ludzi, którzy popychają kursy czy e-booki, powie, zrób kurs i szukaj zleceń. Niezależnie od tego, czy jesteś młodą mamą, czy masz dziecko na rękach, czy jesteś studentem, jednego dnia możesz pisać, a drugiego dnia nie możesz pisać albo y, jesteś studentem i masz sesję zimową, letnią, albo piszesz magisterkę i nagle wypadasz z rynku. Nikt tego nie mówi, no bo, no bo po co? Bo ich interesuje tylko to, żeby Tobie popchnąć kurs, żeby zarobić hajs. Więc z racji tego, że nikt nie zadba o Twój biznes oprócz Ciebie, to Ty musisz o to zadbać. Więc określ punkt wyjścia i określ najlepszą drogę dotarcia do y, kolejnego kroku. A kolejny krok to przygotowanie merytoryczne. Nie, jeszcze nie szukamy klientów. Przygotowanie merytoryczne, czyli naucz się pisać. Przy czym pisać nie mam na myśli tutaj stukać w klawiaturę i przelewać myśli na papier, tylko pisać po copywritersku. Jeżeli chcesz dobrze zacząć w copywritingu, znaj przynajmniej podstawy. Na YouTubie jest od groma tutoriali. Prawda w większości jest taka, że nie potrzebujesz kursu copywritingu. Ja przez pierwsze 4 lata swojej pracy jako copywriter nie przerobiłem żadnego kursu copywritingu za kasę, więc da się. Nie jest tak, że się nie da. Da się. I z tego miejsca też nie polecam tak praktyk w contentwriter.pl, bo zapłacisz kasę, a gówno się nauczysz. Powiedzą Ci, że no tak, teksty są zajebiste, tutaj możesz się sobie wstawić i to jest tyle. Nie dostaniesz feedbacku. Nie polecam też kursów po 100, 200 czy mniej złotych no chyba, że Oli Młodzińskiej, yy, dlatego, że, że niewiele się w nich nauczysz i możesz mieć takie złudne pojęcie, że to, co w tym kursie było, to jest copywriting. A uwierz mi, że jeżeli ktoś zrobi kurs kompleksowy copywritingu za 100 zł, to albo nie zna swojej wartości, co też źle o nim świadczy, albo nie wiem, nie wiem, co mogłoby za tym iść, jakieś, jakieś nieczyste pobudki. Yy, za stówę, za dwie stówy możesz kupić dwie dobre książki albo dwa e-booki o copywritingu, o webwritingu i dostaniesz prawdopodobnie więcej. Dlatego, że większość warsztatu copywriterskiego nabierzesz z praktyki. Nabierzesz z tego, że będziesz te teksty tworzyć, będziesz je wysyłać, będziesz dostawać ocenę, feedback od klienta. To buduje Twój warsztat. A jeżeli potrzebujesz polecajki na początek, to polecam właśnie kurs Oli Młodzińskiej, on tam chyba z półtorej stówki kosztuje. A do warsztatu, do pisania y, książkę Artura Jabłońskiego jak pisać, żeby chcieli czytać i kupować. To myślę, że jest książka, która dała mi na początku taki największy przeskok, jeśli chodzi o, o jakość treści i zrozumienie tego, co ja piszę, do kogo ja piszę i po co ja piszę. Oczywiście, jeśli możesz pozwolić sobie na wydatek rzędu 1000-1500 zł, no to pewnie warto kupić ten kurs, bo to przyspiesza rozwój. To jest takie pay to win, gdzie płacisz i jesteś już o krok przed kimś, bo chcieć zdobywać darmową wiedzę i ją weryfikować w praktyce, to ci zajdą miesiące albo i lata. Jak chcesz szybko, no to płacisz. Jeżeli chodzi o pisanie, to niezależnie od tego, czy pójdziesz na kurs, czy nie pójdziesz na kurs, czy kupisz książkę e-booka, czy co zrobisz, dam Ci jedną uniwersalną radę, która w najbliższym czasie, przez kilka milionów lat, raczej się nie zdezaktualizuje, a bardzo ci pomoże. Poznaj potrzeby klienta, swojego klienta i klientów Twojego klienta. Poznaj ich potrzeby, dowiedz się, z czym mają problem, co go powstrzymuje przed osiągnięciem rezultatu, znajdź na to odpowiedź. Jeżeli produkt Twojego klienta jest odpowiedzią na problem jego klientów, jego grupy docelowej, to musisz to ubrać w słowa i tak pokazać, żeby ta grupa docelowa to zrozumiała. I ciągle powtarzam, że copywriter, który słabo pisze, ma słaby warsztat, ale doskonale zna klienta, złoży lepsze kopii niż copywriter, który pisze świetnie, ale nie zna klienta. I spytaj doświadczonego copywritera, czy to prawda. Myślę, że 9 na 10, powie Ci, że to prawda. Po trzecie, przygotowanie strategiczne. Tak, jeszcze nie szukamy klientów. Przygotowanie strategiczne, czyli nie zaczynasz jak większość copywriterów, że obejrzą filmik na YouTubie, przeczytają artykuł, i idą na YouTubie albo na Facebooka po klientów. Na tym etapie warto usiąść, poświęcić te kilka godzin i określić, na czym się znasz najlepiej. Czy możesz swoje dotychczasowe doświadczenie przenieść na pisanie? Mam odcinek z Piotkiem Pawelcem, który przez wiele lat pracował jako dziennikarz TeleExpressu i zauważył podobieństwo między newsami. A postami w mediach społecznościowych, więc został go na LinkedInie, kiedy zmieniał pracę. Alina Windyga Łapińska jest po studiach z zarządzania zasobami ludzkimi i pracowała jako rekruterka, więc naturalnym jest, że pisze o HR-ze. Ania Różak pracowała w biurze podróży i w hr i o tym pisze. Ja pracowałem w ubezpieczeniach i też głównie o tym piszę. Na tym się najlepiej znam, więc ty też określ, na czym się znasz najlepiej, bo tu masz najwięcej doświadczenia, choć jeszcze nie jesteś w copywritingu. Następnie, komu możesz dać maksymalnie wysoką wartość? Zauważ, że za wartością idzie kasa. No, chcesz kasę, nie chcesz pisać o wszystkim dla wszystkich, tylko chcesz pisać o konkretnej rzeczy dla konkretnych osób, dlatego że tu jest najwięcej siana. Paradoksalnie, tu jest najwięcej siana. I tu może to dla ciebie będzie szokiem, ale nie. Więcej zleceń nie znaczy więcej siana. Określ, kto będzie twoim idealnym klientem. I tu warto sprawdzić, czy rynek, na który wchodzisz, jest rosnący, czy gasnący. Przykładowo, rośnie rynek AI, a rynek gazet papierowych się kurczy od wielu lat. I odgrzebanie raportów na ten temat to jest 10 minut roboty. Dowiedz się, gdzie ten klient przebywa. Ten twój idealny klient, jak wygląda jego dzień, bo od tego będzie zależało, gdzie będziesz go łapać. Jeżeli Twój klient ma jedyne 10 minut wolne w ciągu dnia, wtedy kiedy jedzie windą na 30. piętro Pałacu Kultury, to tam musisz go łapać, bo, bo inaczej się do niego nie dobijesz. A siedzenie na fejsie i czekanie, aż klient do ciebie przyjdzie, no to jest proszenie się o kłopoty i obniżanie swojej przewagi konkurencyjnej. Nie chcesz tego robić. I dowiedz się, czego Twój idealny klient potrzebuje i jak Ty możesz mu to dać. Jeśli tego nie określisz, będziesz próbować chwytać wszystkie zlecenia naraz, a, a to z reguły źle się kończy. I nie daj sobie wmówić, że dobry copywriter napisze o wszystkim, bo prawda jest taka, że dobry copywriter owszem napisze o wszystkim, ale nie o wszystkim warto. Dlatego, że jeden tekst napisze szybciej i weźmie za niego 500, a drugi tekst napisze wolniej i też weźmie za niego 500. Więc co chcesz, 500 w godzinę czy 500 w dwa dni? Jeśli ktoś twierdzi inaczej, to nie wiem, nie umiem matematykę. Po czwarte, jeśli chcesz zacząć w copywritingu, masz cztery drogi. Idziesz na etat do agencji marketingowej, idziesz na etat do firmy z branży, specjalistycznej, której, na której się znasz, którą określiłeś, określiłaś w poprzednim kroku, do firmy, która szuka copywritera na etat. Idziesz na byle jaki etat, nie musi być w branży ani w agencji, aby tylko nie był zbyt angażujący, albo idziesz na freelance. I tak, opcja A jest spoko, bo nauczy Cię warsztatu i procesów. Możesz zacząć jako copywriter w agencji, dlatego że agencja Cię wyszkoli, mimo wszystko Cię wyszkoli. Jeżeli się już dostaniesz, to Cię wyszkoli. Tylko, że tu może być rzeźnia, przemiał, yy, rozdrobnienie tematyczne, możesz pisać wszystko dla wszystkich, o wszystkim, a to męczy i wypala, bo jedne tematy będą Ci leżały, a drugie nie i kasa za tym też nie idzie jakaś wybitna. Opcja B też jest spoko, dlatego, że piszesz mniej więcej na jeden i ten sam temat, bo jesteś powiedzmy w branży, tu jako przykład podam swój etat w rankomacie, gdzie pisałem o ubezpieczeniach. Znam się na ubezpieczeniach, więc piszę o ubezpieczeniach i to jest też spoko opcja. I obie te opcje na etacie są o tyle fajne, że po pierwsze dają kasiorę, po drugie, firma płaci za to, że się uczysz, bo zauważ, że przez rok zdobędziesz doświadczenie i masz za to zapłacone. Nie ty płacisz za mentoring, tylko tobie płacą za to, że ty się uczysz. Owszem, wykonujesz pracę, ale to wykonywanie pracy to też jest nauka. I to jest nauka, którą wiele osób nie docenia, bo oni chcą od razu zostać freelancerem i zarabiać 10 tysięcy miesięcznie. Nie, to tak nie działa. I etat daje stabilizację i kartę przetargową. Uwierz mi, że inaczej negocjuje się z klientem stawkę freelancerską, kiedy wiesz, że 10 przyjdzie kasa. Fakt faktem, że etat zabiera pół dnia roboczego, ale ta stabilizacja na początku, na początku, kiedy wchodzisz do copywritingu, jest na wagę złota. Jak posłuchasz odcinka mojego podcastu z Ewą Scheiner, tu gdzieś powinna się pojawić karta, link w opisie, odcinka o negocjacjach, dowiesz się, że istnieje coś takiego jak Batna. Ja nie pamiętam tego skrótu, ale on oznacza w luźnym tłumaczeniu alternatywę. I w momencie, kiedy jesteś na etacie, Masz alternatywę do tego zlecenia, i klient zasadniczo nie ma na ciebie jakiegoś wielkiego wpływu i nie będzie mówił ci, że albo weźmiesz to zlecenie, albo zdechniesz z głodu. No bo nie zdechniesz z głodu, bo jesteś na etacie. Opcja C, czyli opcja na etacie, ale na nieangażującym. I to jest dobra opcja, jeżeli tylko w robocie masz długie przystoje. Tu jako przykład podam dziewczynę, która w pobliskim Kauflandzie siedzi w sklepie z likwidami i no, kiedy bym nie szedł, to tak naprawdę tam nie ma klienta i ona sobie siedzi w telefonie. Mogłaby się w tym czasie uczyć, mogłaby czytać książki, mogłaby prawdopodobnie pisać, bo ma komputer. Ja miałem to samo, kiedy pracowałem w ubezpieczeniach. Były dni, że klient za klientem wchodził, a były dni, kiedy nie było nikogo i coś trzeba było robić. Mogłem się wtedy uczyć. Znam gościa, który pracował na magazynie i roznosząc. Paczki, słuchał sobie audiobooków i podcastów. To samo robił Dakota Robertson, kiedy miał robotę na platformach wiertniczych, miał robotę jako cieć, pracował jako dostawca pizzy, wtedy słuchał sobie audiobooków, podcastów i się uczył. To jest dobra opcja, bo jeżeli dostaniesz etat, w którym musisz non-stop zapieprzać i mieć jakieś skupienie, to się nie nauczysz copywritingu. Będziesz mieć możliwość tam po tej robocie, powiedzmy, godzinę czy dwie posiedzieć, ale przypuszczam, że nie będzie ci się chciało. Miałem taką robotę, jak jeździłem za granicę na inwentaryzację, 12 godzin zmiany, uwierz mi, że po 12 godzinach nic się człowiekowi nie chce. Zaczynanie copywritingu na etacie jest o tyle fajne, że przez ten rok czy dwa masz poduszkę bezpieczeństwa. Na freelance tego nie ma. Wchodząc na freelance jak zielona żabka, nic nie wiedząc, bez informacji, bez strategii, bez wiedzy, bez portfolio, popełnisz bardzo dużo często kosztownych błędów. które skończą się najpewniej tym, że copywriting albo rzucisz, albo będziesz w nim siedzieć za gówniane pieniądze, a tego nie chcesz. Zaczynanie copywritingu na freelance doradzam tylko wtedy, kiedy masz jakieś zaplecze. Kiedy na przykład masz inne źródło dochodu i możesz te kilka miesięcy poświęcić na rozkręcanie marki. Idealna sytuacja to jest właśnie chociażby zasiłek macierzyński. Albo zwolnienie lekarskie, gdzie przez powiedzmy 6 miesięcy dostajesz jakieś pieniądze i możesz w tym czasie rozkręcać markę, markę copywriterską. Ewentualnie, kiedy Twoja druga połówka zarabia tyle kasy, że Ty możesz te pół roku poświęcić na to, żeby się uczyć copywritingu. W innej sytuacji, kiedy Cię ciśnie na hajs, naprawdę, sorry, ale nie, idź, idź do normalnej roboty i nie słuchaj tego, że ktoś Ci coś powie, że kup kurs za 200 zł i dostaniesz zlecenie już pierwszego dnia. Nie, to jest bullshit, to jest ściema i to jest scam. Piąta rzecz, czyli portfolio z realizacjami. Portfolio, czyli to, co przekona Twojego potencjalnego klienta, że umiesz pisać. Jeżeli zaczynasz w copywritingu, to nie masz zleceń i nie masz czego pokazać. Ale prawda jest taka, że nie musisz mieć zleceń, żeby zrobić portfolio. Mam o tym odcinek, w którym mówię o tym, jak zrobić kozackie portfolio bez zleceń. W wielkim skrócie, możesz założyć własną stronę. Możesz iść do jakiegoś ngo do jakiejś fundacji, do jakiegoś schroniska. Do organizacji pożytku publicznego, która wpisuje się w Twoje wartości. Możesz iść po znajomych, którzy mają firmy i strony internetowe i coś dla nich napisać. W zamian za opinię i w zamian za wpis do portfolio. Możesz iść do innych copywriterów, zwłaszcza do copywriterów, którzy się specjalizują w tym, co Ty. Nie, to nie jest prawda, że, że to Twoja konkurencja i że zabiorą Ci zlecenia. Jeśli są bardziej doświadczeni od Ciebie, to nie stanowisz dla nich konkurencji. Nawet możesz się zaczepić u nich jako podwykonawca. Jeżeli się znasz na ubezpieczeniach, możesz napisać do mnie. Następnie. Jako piąta opcja idziesz do firm. Następnie, jako piąta opcja, idziesz do firm z branży, w których chcesz się specjalizować. I to jest dobry pomysł, bo już nawiązujesz kontakt i piszesz dla nich coś pod portfolio w zamian za opinię bez kasy. Nie daj sobie wmówić, że byle co, aby kasa. Nie, na początku te dwa, trzy, cztery teksty pierwsze lepiej napisać bez kasy, zajebiście, niż napisać za byle jaką kasę. Z jakiejś branży z dupy, bo najczęściej tak się to kończy. I ostatnia opcja to y, możesz iść na Linkhouse WordPress i po prostu kupić sobie publikację. Tylko to jest opcja dla kogoś, kogo nie ciśnie na hajs i możesz odżałować te 30 czy 50 zł za linka. Piszesz tekst, wysyłasz, publikują, masz wpis do portfolio. I ostatnia rzecz. Idź po klientów. Tak, dopiero teraz idziesz po klientów. Na samym końcu, po tym całym przygotowaniu idziesz do klientów. Ja wiem, że to nie jest sexy. Wiem, że ten odcinek jest antyintuicyjny. Często mówię, że jestem najbardziej rozczarowującym kanałem, kanałem na polskim YouTubie. Niestety, biorę to na klatę. Ale nie jest moim celem mówienie Ci rzeczy, które są sexy. Tylko moim celem jest pokazanie Tobie prawdy. Co mi po tym, że Ci powiem, że o, idź, idź na YouTube, bi się o zlecenia, jak będziesz mieć fuksa i zaczepisz odpowiednio dużo osób, to, coś ci wpadnie, co mi po tym. A potem będziesz mieć do mnie pretensje, że ci nagadałem, że na już mi tylko czekają na ciebie zlecenia, a faktycznie się okazuje, że to wcale nie jest tak. Albo idź na good content, jak się coś pojawi i będziesz dostatecznie szybki, żeby kliknąć ten guziczek, akceptuję, to dostaniesz zlecenie za 12 zł. I albo zdążysz dostać to zlecenie za 12 zł, albo nie. I będziesz mieć do mnie żal, że cię tam wysłałem. To jest tak, jak, jakbym cię wysłał do jakiejś gównianej roboty, która ma opłaci. Będziesz mieć do mnie żal, czy będziesz mi wdzięczny? No, podejrzewam, że żal. Domyślnie, jako ludzie, chcemy odnieść sukces i zobaczyć efekty możliwie szybko. Jak nie zobaczysz efektów szybko, a nie masz odporności psychicznej, świadomości i umiejętności odroczonej gratyfikacji, to się podłamiesz i poddasz. A wtedy człowiek podejmuje nieracjonalne, desperackie decyzje czyli właśnie branie, branie zleceń za byle jaką kasę. A klienci na takich desperatach żerują. Chcesz, żeby ktoś na tobie żerował? Polski świat copywritingu jest pełen takich desperatów, co to kupili kurs kopii za 100 zł, poszli na good content i myślą, że copywriting to pisanie tekstu. Jeśli chcesz być jednym z nich, jeżeli chcesz zacząć copywriting od tego, żeby ktoś cię, brzydko mówiąc, dymał, nie ma sprawy. Zacznij copywriting od szukania klientów, zacznij copywriting od dupy strony. Ale jeżeli nie, jeżeli chcesz zarabiać dobrą kasę i dobrze wejść w ten zawód, postępuj według mojego schematu. Tylko chcę Ci uświadomić tutaj, że może się tak stać, że nie zobaczysz efektów szybko. Może się stać, że zobaczysz szybko efekty, może parę rzeczy się dobrze na siebie nałoży i faktycznie, od razu dostaniesz dobrze płatne zlecenie. Mój ziomek dostał w życiu jedno zlecenie copywriterskie za 80 zł za 1000 znaków, i on nie wiedział, czy to jest dużo, czy to jest mało. A wtedy ja nawet tyle nie brałem, więc możesz mieć farta, ale raczej bym się szykował na to, że nie będziesz mieć farta. Jak to powiedział mądry człowiek, licz na najlepsze, ale szykuj się na najgorsze. Popatrz jak ten odcinek jest skonstruowany. Pierwszy masz określony punkt wyjścia, potem masz przygotowanie merytoryczne, potem masz przygotowanie strategiczne, potem masz etat, potem portfolio, a potem dopiero klientów. Większość początkujących Copywriterów zaczyna od dupy strony. Najpierw klienci. Części się uda, części nie. Część dostanie 80 zł za 1000 znaków, a część dostanie 8, a część dostanie 80 groszy. Jak mają klientów, dopiero budują portfolio, no bo przecież inaczej się nie da. Budują portfolio, ale zleceń brakuje, więc są zmuszeni iść na etat. I nierzadko porzucić Copywriting, bo ten etat to może być np. 12-godzinna zmiana w żabce w niedzielę. I dopiero tutaj, jeśli nadal chcą zarabiać na pisaniu online, odrabiałem pracę domową, czyli przygotowanie merytoryczne, przygotowanie strategiczne. No, na określenie punktu wyjścia już jest za późno, bo wyszli. A co do klientów, mam odcinek o tym, gdzie ich szukać. Przy czym nie jest to materiał w stylu idź tu i tu, napisz wiadomość, będziesz miał klienta, bo to tak nie działa. Nie ma nic łatwo i nie ma nic na gotowe. Sam punkt o przygotowaniu strategicznym powinien dać ci wiedzę na temat tego, gdzie klienta szukać. I ja mam kurs na ten temat. W opisie jest link, możesz się zapisać na listę oczekujących. W tym kursie mówię wszystko, co wiem o pozyskiwaniu klientów na copywriting i to jest sprawdzona, przeprowadzona przeze mnie wiedza, także zapraszam, zapisz się na listę za ten odcinek ci dziękuję. Jeżeli ci się podobało, kliknij tego lajka like dla Spotifyka, kliknij suba dla YouTube'a, gdziekolwiek tego oglądasz, daj znać tym algorytmom, że tu jest fajnie. Siema.